Przed wami szyderczy skrót filmu o pluszowym misiu i jego przyjaciołach, którzy trafiają do umysłu psychopaty. A teraz Kubuś pokaże nam swojego Krzysia. No! God, please, no! Gdzieś na srajtaśmie Sufler opowiada zza kadru, jak młody Krzysztof spotkał bandę obleśnych wybryków natury, z którymi przez lata się fumflował i je karmił, bo wcześniej najwyraźniej wpierdolił kamienie, aż do czasu, gdy je porzucił idąc do koledżu, po czym natychmiast przyszła straszliwa zima i oblechy nie miały co jeść. Wiecie, do czego to zmierza. Więc Puchatek jako samiec alfa zdecydował, że kłapouchego, co odcisnęło na nich takie piętno, że znienawidzili wszystkich ludzi i przysięgli sobie, że już nigdy nie przemówią ludzkim językiem. Póki co wszystko ma sens. A 5 lat później dorosły Krzysztofer zabiera swoją narzeczoną do 100-milowego lasu, przekonać ją, że jego przyjaciele naprawdę istnieją i wcale mu nie odbiło. Co za różnica, i tak nikt inny jej nie zechce. Po czym trafiają na upiorną osadę i wchodzą do chatki Kubusia, w której znajdują dziwny rysunek z młodym Krzysiem. Why is it like that? Nie wiem, nic k***a nie widać. I nagle Misiek wraca na kwadrat, uwalając jaja na łóżku, więc chowają się za meblami, siedząc tak aż się ściemnia i dopiero wtedy wychodzą. Pewności nigdy za wiele, ja bym tam jeszcze posiedział z tydzień. Po czym Cizia staje sobie centralnie przed prosiaczkiem, który dusi ją łańcuchem. Brawa za spostrzegawczość, tępać Cizia. Gdy jej bohater stoi tylko z boku i bezradnie patrzy, prosząc, żeby przestał. Bo co mógłby zrobić typowi, który ma zajęte obie ręce? A gdy nie doszła małżonka odwala kitę, Chris zostaje osaczony ze wszystkich dwóch stron, więc prosi Kubusia i prosiaczka, żeby przestali, powtarzając wszystko dwa razy dla mocniejszego przekazu, albo z powodu braku scenariusza, ale i tak zaciągają go do kreskówki, pokazując mu zwłoki kłapouchego i fajcząc jego narzeczoną, po czym w 13 minucie filmu wjeżdża tytuł i czołówka, czyli to nie jest oryginalna kreskówka, po której inna brocha o imieniu Maria uzewnętrznia się świrolog, że od jakiegoś czasu czuje niepokój przebywając wśród ludzi, a jej serce wariuje. Proponuje odstawić mefedron i wspomina o strachu, że jej prześladowca nadal może się gdzieś czaić, na co psycholożka zaleca wyjazd w jakieś miejsce, gdzie będzie czuła się bezpiecznie. Więc oczywiście wybiera domek na odludziu w środku lasu, pronto. A jadąc tam przez zajebiście długie i zajebiście zbędne ujęcia krzaków, jedna z koleżanek informuje ją przez telefon, że spóźni się jakieś 2 godziny. Aha, czyli ona pierwsza zginie? Po czym Maryja z powodów znanych tylko nikomu zajeżdża piczowozem pod warsztat, wchodząc do środka, żeby wyjść. Nigdy nie zapomnę tej sceny. I razem z resztą prawie ładnych koleżanek dociera do wynajętego domku, gdzie ta najbardziej prawie ładna zabiera wszystkim komórki, bo przeszkadzałyby w doskonale przemyślanej fabule. Łącznie z komórką Lary, która ewidentnie spierdoliła z brytyjskiego Love Island. Dziwnie będzie ją oglądać bez ssania żadnego kutu. I sekundę po tym, jak odkładają komórki, przed 100-milowym lasem zatrzymuje się spóźniona psiapsi. Jest spóźniona i ruda? Ma przejeb. Po czym jak każdy człowiek w XIX wieku nagrywa się na pocztę głosową swoim zachrypniętym jak żul głosem. Nie wiem, skąd wyciągnęli ją do tego filmu, ale się domyślam. I oczywiście lezie w głąb lasu dla gorszego zasięgu, zauważając nagle Kubusia, który biegnie w jej kierunku. Więc daje girę, gdy kamerzysta robi co może, żebyśmy puścili bełta. Szkoda, że nie zamontowali kamery na mocie pneumatycznym. Po czym Ruda chowa się w jakieś oborze, czekając w napięciu, aż bydlak odejdzie, a gdy to robi, oddycha z ulgą, bo mi film się kończy. Ale niespodziewanie! Pojawia się z powrotem i łapie ją za czuprynę, zrywając z niej ubrania, spod którego wyskakują bimbały. A, no to już wiem, skąd ją wzięli. I wali jej wizerunkiem osobowym o maszynę, robiąc jej z twarzy pancake'a. Kubuś, dzieci to będą oglądać. Po czym ładuje ją do rozdrabniarki, robiąc porzeczkowy sorbet, a w lesie pojawiają się nagle setki pstułek. Ale wróćmy do tej ciekawszej części, gdzie dwie picze włażą do romantycznie udekorowanego pokoju, bo najwyraźniej obie lubią pierogi, ale coś jest ewidentnie nie tak w ich związku. Koniecznie o tym porozmawiajmy. A tymczasem tępa szmatławica smaga się pędzlem po ryju i pajacuje, jakby była na TikToku. Przepraszam, nie powinienem tak mówić o matce swoich dzieci. Po czym Mariola wyznaje swoim psiapsi, że pewnej nocy zobaczyła czyjeś oko, a innej nocy właściciel oka zakradł się do jej pokoju i próbował ją rozebrać. Może ćwiczy tylko zdejmowanie stanika przed randką. Ale stwierdza, że teraz po terapii jest nim już o wiele.
wiele lepiej. Fajnie, ale kiedy zginiecie? Nudzi mi się. A tymczasem Kubuś podchodzi do uwiązanego Krzysia, który nadal jest zapętlony na błaganiu, więc plastikowa morda flashbackuje do czasów, gdy razem się bawili i tak go to wzrusza, że aż przecieka. Nie wiem, czy zamierzony efekt, czy... budżet. A po czym wkarwiony niszczy wszystkie tekturowe pudła i wazony z Ikei, łapiąc oczywiście za warkocz, którym smaga Krzysia, przynosząc mu później odtłuszczoną ukochaną. Nie no, trochę za bardzo fit. A z jej flaków robi barszcz ukraiński, którym polewa biednego frajera, nie dając mu nawet talerza. Ale gdy grybas wyprowadza zwłoki na spacer, jego uwagę zwraca ta tępa przepraszam. Moja konkubina, która oczywiście siedząc sama w jacuzzi strzela sobie samojebki, zauważając na jednej Kubusia, więc zgodnie z logiką robi jedno okrążenie i wraca na to samo miejsce. Co mnie tknęło, że podszedłem do ciebie w tej remizie. Po czym od razu ją usypiają i związują, kładąc przed odpaloną BM-ką, a prosiak ledwo ciągnie w jej stronę młota, którym nic nie robi. Trzeba było jeszcze przyciągnąć stertę zużytych opon. I daje znać Kubusiowi, który parkuje bolid młodzieży wiejskiej na jej pustyni, tym łbie, który pęka jak Kinder Niespodzianka. I tak służył jej głównie do jedzenia, więc... Po czym przybiegają jej boleśnie przeciętne koleżanki, widząc tylko gotowy sorbet. A na szybie wszystkie znajdują napis WON do domu. W sumie ich koty już mogą być głodne. A gdy zauważają Kubusia na zewnątrz, Maria od razu beczy, że to na pewno jej prześladowca, który ją znalazł. Z plastikowym ryjem od Chinola nie wszystko kręci się wokół ciebie, ci. Po czym idzie po broń, którą ze sobą wzięła, a raczej artylerię. I spokojnie się jopią, jak Puchaci opląsa sobie po chacie, gdy pozostałe dwie idą zamknąć drzwi, żeby nie wszedł. A ja was nienawidzę. Ale nachodzi ich prosiak i nokautuje jedną pierogarnię, a druga wpada do basenu. Gdy wieprzowina zanosi się już z młotem, przechodząc tylko dalej, nieładnie, teraz już duża nie urośnie. I próbuje złowić cizie na łańcuch jak emery, tak gdy to mu nie wychodzi, łapie za młota, powolutku idąc przez basen, gdy bidulka walczy ze sztormem. Gdyby tylko miała deskę surfingową. Obrywając w swój nierozgarnięty łeb z Hilofa, po czym tamte znajdują tylko jej opakowanie i ruszają za bydle, którzy niosą tą drugą, której imię mógłbym sprawdzić, ale... Więc śledzą ich, zastanawiając się z zaciągnika, czy pierdolnąć z armaty, ale oczywiście boją się, że uszkodzą koleżankę. Do każdego omletu trzeba zbić parę jaj. Ognia! Więc Misiu ją związuje, wręczając garść liści, a później fumfelki ją uwalniają, ale uciekając słyszą jakieś krzyki i znajdują Krzysiuncia, który nadal jest zapętlony na żebraniu o pomoc. Wyjmijcie mu baterię, już zaczyna mnie wkurzać. A gdy go uwalniają, uruchamia się skrypt z krzykami jakiejś baby, więc Superman wysyła je na pomoc, bo sam sobie świetnie poradzi. Jego narzeczona może zaświadczyć? Więc znajdują jakąś konkubinę, która żali się, że mają tu fatalną obsługę, a gdy po oswobodzeniu patrzy w swoje odbicie, jest załamana. No, bez makijażu szału nie ma, jeśli mam być szczery. I wkarwiona sięga po armatę, marnując ostatni nabój na powietrze, a gdy pojawia się świniak, po 15 minutach krążenia wokół ogniska oddaje ślepaka i zachodzi ją Puchatek. Doskonale rozegrane. A gdy polewa ją spadziowym, brochy widząc to są tak przejęte, że jedna aż poprawia fryzurę. Pewnie wyjmij od razu lokówkę, jesteś u siebie w łazience. Po czym prosiak robi jej coś tak strasznego, że aż Maria spokojnie łapie się za włosy, jakby zapomniała rozwiesić pranie. Ale gdy uciekają, jedna zostaje. Ta z imieniem, które nadal mam w dupie. Łapiąc za młota i zdejmując prosiaka, na którym się mści, związując go i waląc po mordzie aż zdycha. To ja poproszę ćwiartkę na wynos. Ale po chwili przybiega Puchatek i pokazuje jej sztuczkę ze znikającą maczetą. Nadal widzę rękojeść, lipa. Po czym goni tamte pasztety, wymachując Kilofem z odległości 15 metrów i o dziwo nie trafia. Jestem zszokowany, że ta strategia nie zadziałała. A one zatrzymują samochód pełen roboli, którzy stają w ich obronie, atakując grubasa słownie przez 15 minut, a przez kolejne 20 hajpując lincz z minami, jak wtedy, gdy dochodzisz, a ona dalej zsie. Takie momenty wymagają prawdziwego bohaterstwa. Ale gdy przechodzą do agresji fizycznej, bydlak okazuje się niezniszczalny, a przez jedno ujęcie staje się nawet olbrzymem, ale chwilę później już nim nie jest. Ale i tak wszystkich morduje ręcznie, a na ostatniego nasyła pstułki, po czym flądry odpalają trapeza i ruszają prosto na niego, ale zatrzymuje je i znika, magicznie pojawiając się z tyłu. Kreskówka była bardziej realistyczna. Więc na spokojnie pozwalają mu wleźć na pakę, z której transportuje dupę na przednią szybę przez jeb 40 minut, a gdy
daje po heblach, wyciąga jej funfele i odcina jej łeb. Nie mogłeś wcześniej? Od początku nie mogę na nią patrzeć. Po czym wyciąga Maryję, już biorąc zamach nożem, ale nagle pojawia się Krzychu i uderza tylko w niego. Po czym miodożer i tak ożywa, łapiąc pasztetową, więc Krzychu brutalnie go atakuje żebraniem o litość, jednak po chwili namysłu i tak podżyna jej gardło i dziurkuje dokument tożsamości, a tamten ucieka. Na pewno robi tylko rozbieg do kopa z półobrotu. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 2 na 10, a szyderczy tytuł to... Kubuś Puchatek. Przygoda w rzeźni. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót, który specjalnie dla ciebie wybrał algorytm. Zapraszam.